Amunicja na węże i skorpiony. Mega dziwna amunicja. Strzelimy sobie dzisiaj do paru rzeczy z tego. Tutaj w środku, to jest normalnie kaliber 9 mm, w środku znajdują się takie malutkie kuleczki. Zobaczymy, co się będzie działo, jak strzelimy z tego do tarczy. Standardowo na tym kanale musimy robić głupie rzeczy, więc strzelimy teraz do dyni. Zobaczymy, jak głęboko tutaj nam się to wbije, co się stanie. Zobaczymy teraz, jak wygląda dynia. No słuchajcie, nie jest źle, patrzcie. Tak, nawet ją tutaj trochę tak poharatało. No jest podniszczona. Tutaj wyrwało kawałek mięsa. Ta dynia jest stosunkowo twardawa. Jeszcze nie jest jakaś taka zepsuta ani nic. Także no, patrzcie na to. I pewnie się zastanawiacie, co się stanie, gdy strzelimy do butelki z wodą. Czy wam daję odpowiedź na to pytanie. Patrzcie, jak woda ucieka. Także no, jak ktoś myślał, że jest takie słabe, że nie przebije butelki, to się mylił. Śrucinki zostały nam tutaj w butelce, może będzie to widać. Teraz mamy kostkę plasteliny. To jest kilogram plasteliny. Zobaczymy, jak on sobie poradzi z tą amunicją. Znowu zacięcie, więc jak widać, ta amunicja nie jest w stanie przeładować nam Glocka. To już jest pewniaczek. Za każdym razem jest to samo. I patrzcie, co się tutaj stało. Nie przeszło na wylot. Widać, jak fajnie się tutaj powbijało w tą plastelinę. Na jaką głębokość? Powiem wam, że maksymalnie parę centymetrów. Jest stosunkowo twarda, bo jest zimno, nie ciemno, jest zimno. Także jest stosunkowo twarda. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Zastanawia mnie, jak daleko ten śrut w ogóle doleci. Spróbuję strzelić do tarczy z 20 metrów, do tarczy papierowej, i będzie widać małe dziureczki. Wydaje mi się, że powinno dolecieć. Z 20 metrów jest mniej więcej taki wynik, że jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tutaj też mamy około 10. No jest trochę tych kuleczek. Myślałem, że tutaj prawie nic nie doleci. Energia, jaka tutaj została przekazana, to przebiła tą kartkę papieru i pewnie tutaj jeszcze następną. I może jeszcze ze dwie, także jest słabiutko. Może jakiegoś węża, czy na przykład skorpiona by to zabiło. Nie mówię, że nie. Ale jest totalnie nieefektywna na tym dystansie. I pewnie teraz zastanawiacie się, czy nadaje się do obrony przed czymkolwiek. Więc tutaj mamy tarczę z zakładnikiem. Postanowiłem to wykorzystać. I zobaczymy, czy przy pomocy tej amunicji uda nam się uratować zakładnika. Strzelimy tak taktycznie i zobaczymy, co się uda trafić i czy w ogóle się ona nadaje do takiego zastosowania. Ładujemy sobie naszą amunicję. Jak widzicie, raczej nasz zakładnik tutaj przyjął większą ilość tych śrucin. Tutaj natomiast napastnik też troszeczkę dostał, także no być może jest to właśnie zastosowanie dla tej amunicji. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, to zostawcie suba i łapkę w górę. Ja nagrywam teraz kolejny odcinek, tym razem ze strzelbą, także obserwujcie, bo będą też ciekawe rzeczy się działy.